przechodzimy do kolejnego punktu i rozpoczynamy merytoryczną część dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, pierwszy punkt, ustalenie miejscowego planu zagospodarowania, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Podgórze Kalwaryjska. Jest to projekt prezydenta, druk nr 1486. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie, pierwsze odbyliśmy 23 października. Bardzo proszę o informacje na temat poprawek. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1486 nie wpłynęły żadne poprawki. Proszę w związku z tym o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Kalwaryjska wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję. Dziękuję. Mała przerwa. Witamy Pana Przewodniczącego Pilcha. Serdecznie witamy i życzymy zdrowia, bo widzimy, że będzie potrzebne. Ja proponuję, żeby Pan Pilch został dzisiaj oddelegowany do domu na kurację, bo jednak no jest w stanie nie bardzo, ale serdecznie witamy. Szanowni Państwo, wracając do sprawy uchwały, otwieram dyskusję, czy w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Kalwaryjska ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie czytania. Głosowanie w bloku głosowań. W ogóle, proszę Państwa, tak jak żeśmy ustalili na prezydium dzisiaj, wszelkie głosowania odbędą się w bloku, ale także prosimy Państwa radnych, aby na sali była odpowiednia grupa radnych chcąca i mogąca brać udział w dyskusji.